Cześć Agnieszka, witam Was w dzisiejszym vlogu. Więc przed chwilą wróciłam, bo byłam na zewnątrz. Jest pierwsza w nocy. A ja za 5 godzin mam wstać, bo jadę sobie właśnie na weekend nad morze, bo jest jeszcze super pogoda i stwierdziłam, że to wykorzystam. Więc to będzie taki szybki jeszcze travel vlog. Myślę, że to już ostatni w tym roku kalendarzowym, ale zobaczymy. W sensie wiecie, ja lubię podróżować, ale wydaje mi się, że to już będzie ostatni taki vlog, więc zapraszam Was do tego vloga i widzimy się już jutro rano. Hejka, a więc witam się z Wami kolejnego dnia i dzisiaj wróciłam właśnie przed chwilą jakoś tak o 15 i zjadłam sobie obiad niedawno i teraz chciałabym tak właśnie w skrócie opowiedzieć o motywacji, o moich poradach na motywację, bo stwierdziłam, że mogę to dodać do tego vloga właśnie, żeby on miał jakiś taki większy sens. Wiecie, przekazywał coś bardziej wartościowego niż po prostu moje chwilowe nagrywki każdego dnia, wyrwane kompletnie z kontekstu, także zapraszam. Więc ogólnie chciałam opowiedzieć o takiej ogólnej motywacji, ale głównie w zastosowaniu do szkoły, właśnie do powrotu do szkoły. A więc tak, dla mnie najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o motywację i zawsze taką pierwszą, którą robię, jest robienie vision board. Jakby naprawdę, kiedy widzicie to, kiedy możecie właśnie zobaczyć to właśnie, co chcecie zrobić, to od razu się motywujecie, jakby naprawdę możecie właśnie porobić jakieś tablice na Pintereście. Ja mam właśnie zrobione dotyczące właśnie ćwiczeń, czytania, nauki i wiecie, po prostu jak przeglądam te zdjęcia, to naprawdę, naprawdę się motywuje. Jakby moim zdaniem nic tak nie daje motywacji jak Pinterest, więc polecam właśnie Pinteresta przede wszystkim i właśnie Vision Board, aby wydrukowanie jakichś zdjęć i powieszenie ich w pokoju, ustawienie właśnie gdzieś na tapecie w telefonie, no to jest naprawdę na plus. Kolejną rzeczą jest właśnie znalezienie jakichś takich dobrych kanałów na YouTubie, które Was będą motywować, właśnie kont social media, właśnie na Instagramie, na TikToku. Na przykład też mogą być jakieś podcasty, jakieś książki, które Was będą motywować. Po prostu to, co Wam właśnie daje motywację. I odobserwujcie wszystkie te profile, które Was właśnie demotywują, bo tego nie potrzebujemy. I naprawdę nie skupiamy się na tych kontach, zabierają Wam czas i jeszcze dodatkowo Was demotywują, więc po co je obserwujecie? Kolejną rzeczą jest właśnie planowanie i ogólnie w takich małych, małych kroczkach wypisywanie celów, bo wtedy jeżeli składacie jakiś duży cel na takie mniejsze, rozpisujecie go bardziej szczegółowo, to też macie większą satysfakcję z odhaczania tego i też lepiej się czujecie z tym, że właśnie zrobiliście więcej rzeczy niż jeżeli odhaczylibyście jeden punkcik tylko z siedmiu,
bo były one tak bardzo, wiecie, ogólne. Na przykład macie większą satysfakcję, jeżeli odhaczycie ich, nie wiem, tam z 14, bo po prostu rozpisaliście sobie to na mniejsze, więc to jest mega ważne dla mnie i też planowanie czasu i zobaczenie, czy w ogóle dacie radę to zrobić, bo nie jesteśmy robotami, pamiętajmy o tym. I też zobaczcie właśnie w czasie, czy jesteście w stanie to zrobić tego danego dnia. No bo tak to wiadomo, że się zdemotywujecie, że wam się nie udało tego zrobić, a może nawet nie mieliście szansy takiej to zrobić, bo po prostu nie macie tyle czasu w ciągu dnia. Kolejną rzeczą jest, to moim zdaniem jest bardzo, bardzo motywujące, więc pomyślenie o tym, co ci da to w przyszłości. Ogólnie zobaczenie tego właśnie, jak to, ten nasz cel, jak to wygląda w przyszłości, właśnie takie zwizualizowanie sobie tego. I jakby naprawdę nic chyba tak nie motywuje, jak właśnie myślenie o przyszłości i o tym, co nam da to kiedyś i że właśnie spełnimy swoje właśnie taki cel, swoje marzenie. Więc możecie właśnie w takiej chwili się nad tym zastanowić, sobie to przypomnieć i to naprawdę daje dużo motywacji. Kolejną ważną rzeczą, o której każdy z nas powinien pamiętać, a wielu z nas zapomina, jest odpoczynek, bo jakby nie będziemy non-stop zmotywowani i kiedy będziemy cały czas pracować, to ta nasza motywacja będzie spadać, więc lepiej zrobić sobie chwilę przerwy i później wrócić zmotywowanym do robienia tych rzeczy, do pracy, niżeli po prostu w kółko pracować, bo już pod koniec w ogóle nie będziecie zmotywowani, wszystko będzie robione na odwal, więc nie o to chodzi. Następną rzeczą jest docenienie tego, co już masz. Jakby naprawdę spójrzcie na to, co już wam się udało osiągnąć i naprawdę spójrzcie na to z tej perspektywy, że okej, dla mnie kiedyś to było takim ogromnym marzeniem albo tak ogromnym celem, a teraz już to mam. I tak samo możecie spojrzeć na waszą przyszłość, że okej, to jest teraz moim celem, ale za jakiś czas już to mogę znowu sobie coś takiego powiedzieć, że o wow, to było moim ogromnym marzeniem, moim ogromnym celem, a teraz to mam. Więc naprawdę warto właśnie docenić to, co macie, bo obiecuję wam, że wiele osób marzy o takim życiu, które wy macie. Musicie na to też spojrzeć z tej perspektywy. Tą rzeczą jest właśnie takie treat yourself, czyli na przykład powiecie sobie, że okej, nauczę się całego tego tematu, a potem idę sobie do kawiarni poczilować, po prostu wypić kawkę, kupić sobie jakieś smaczne jedzonko i jakby właśnie w ramach takiej nagrody, wiecie, wtedy będziecie bardziej zmotywowani, żeby nauczyć się tego rozdziału, bo będziecie wiedzieć, że czeka na was coś naprawdę super później. Kolejną rzeczą jest fakt, że wszystko potrzebuje czasu. Naprawdę musimy o tym pamiętać, żeby być cierpliwym. Naprawdę jedna z najlepszych rzeczy, której można się nauczyć, to cierpliwość. Da wam to naprawdę dużo, dużo w życiu. Kiedy po prostu będziecie czekać ze spokojem na coś, nie będziecie zdesperowani, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić, być zdesperowanym. W każdym aspekcie życia to jest po prostu najgorsze, co można zrobić, więc błagam was, bądźcie cierpliwi i pamiętajcie o tym, że wszystko potrzebuje czasu, to wszystko się stanie, tylko nie od razu i no po prostu trzeba czekać. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest samodyscyplina. Po prostu nigdy nie będziemy cały czas, codziennie, dzień w dzień zmotywowani. Po prostu musimy być samodyscyplinowani. I wtedy jakby to już będzie takim naszym nawykiem, więc właśnie kolejną rzeczą też jest właśnie wyrobienie nawyków. Jakby jeżeli jest to waszym nawykiem, to robicie to. Nawet nie potrzebujecie do tego motywacji, bo jest to po prostu już wasza rutyna. I właśnie wtedy nie potrzebujecie się motywować, więc już będziecie posiadać samodyscyplinę, to nie będziecie potrzebować się motywować, więc to jest najlepsze, co może być. Ale to przychodzi dopiero z czasem, trzeba właśnie sobie wyrobić ten nawyk i po prostu wiedzieć, że trzeba to zrobić. I po prostu musicie być taką osobą, która wie, że trzeba to zrobić i to robi właściwie, a nie tylko mówi, że okej, muszę to zrobić, ale potem tego nie robi, więc ważna jest samodyscyplina. I myślę, że to są takie najważniejsze. Staram się jak najszybciej to opowiedzieć właśnie, żeby w jak najkrótszym czasie wam jak najwięcej opowiedzieć. To są takie moim zdaniem najważniejsze punkty. Stwierdziłam, że już nic nie będę więcej dogrywać do tego vloga, bo czuję się strasznie, nie wiem, czy to widać, ale strasznie mi rozłożyło i jestem chora, więc no już więcej nie będę dogrywać. Myślę, że teraz go zmontuję chwilę po tym, jak nagram tą końcówkę. Ej, bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego vloga. Wiem, że on był troszeczkę taki pomieszany, troszeczkę, wiecie, tak tematycznie chaotyczny, ale mam nadzieję, że i tak wam się podobał. I dziękuję, że tutaj jesteście. Bardzo się cieszę, że jest was już tutaj tyle. Ogólnie do zobaczenia w kolejnym filmiku. Hejka!